Idziemy! Witaj, burzo śnieżna, i żegnaj szkoło! Ej, gość od pogody zapowiedział opady śniegu i lawinowe zamykanie szkół. A teraz mówię, że pora iść do szkoły, dzieciaki. Te opady śniegu, które zapowiadałem, przeszły górą nad Świnoszycami i utorowały drogę fali niesamowitych upałów. Fali upałów? Jest zima. Założę się, że jesteś w błędzie, tak jak myliłeś się w sprawie opadów śniegu. A fala upałów to doskonały pretekst, żeby delektować się super smakiem wiśni w płynie. Pijcie wiśnie, zanim wyschnie. Ubranie, narty za gorące. Przecież jest zima i powinienem jeździć na desce, a nie odrabiać tony lekcji. No i co zrobisz? Przecież w magiczny sposób nie zrobisz śniegu. Cześć, chłopaki! Ja nie, moje siostry tak. Aha! To ja, Zizrar, król kreciaków! Przyszliśmy tu, by opanować ziemię. Nikt nas nie powstrzyma, bo mamy krecie okulary przeciwsłoneczne z kryształów górskich. Przygotujcie się do niewoli! Super okulary, daj obejrzeć. A! Jasne światło, odwrót oku! Dziuki, czyż moje siostry nie są najmądrzejsze i najpiękniejsze na świecie? Tak, masz rację, Johnny. Na dodatek uważam, że... Odpowiedź brzmi nie. Dlaczego mówisz nie? Nawet nie zadaliśmy wam pytania. Macie rację, nie powinnyśmy być takie szybkie. Dzięki za odwiedziny, miłego dnia. Widzisz, znaczy, że nie mamy innego wyjścia. Proszę, 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 proszę! Zrobicie nam śnieg? Nie. I wasze błaganie, Johnny, nie zmusi nas do wyrzucenia pary wodnej w powietrze i dostosowania wzorców pogodowych do wygenerowania opadów śniegu. Jasne? Nie lękaj się, przyjacielu, który karmi mnie przyzwoicie i drapie mnie za uszami, ponieważ one wyraźnie rzuciły wyzwanie, a ja jestem królem błagania. Proszę, 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 proszę! Nie! Proszę, 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 proszę! Nie! Proszę, 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 proszę! Nie! Proszę, 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 proszę! Dobra, dosyć. Zrobimy wam jedną śnieżną burzę. Ale proszę, więcej nie błagajcie! Uwaga! Maszyna do produkcji śniegu. Śnieg! Minie mała chwilka, zanim śnieg zacznie padać. Johnny! W końcu się zmęczą i pójdą spać. Śnieg pada, ale super! Nie ma szkoły! Właśnie wróciliśmy, żeby najechać ziemię! Nowymi okularami ochronnymi, których nie da się absolutnie zdjąć! Odwrót! Ponownie! Rany, ale to był super śnieżny dzień! Przydałby się kolejny. Zapomnij, Johnny, Susan i Mary w życiu nie zgodzą się drugi raz uruchomić maszyny. Masz rację. Nie będziemy ich prosić. Hej, czy to aby nie Jill gapi się tu i macha? Jill? Tu u nas? A może to był tylko mój śniegowy Jill? Zima górą! Wiesz, już ostatni raz dałyśmy się nabrać na numer ze śniegowym Jillem. Oczywiście, ale rzeczywiście jest podobny. Śniegowy Jill! Wygląda na to, że Świnoszyce opanowała kolejna dziwna fala, tym razem zupełnie niespodziewanego śniegu, a dzieci są z tego powodu szczęśliwe i oddają się jeździe na sankach. Jak widać, wróciłem! Ponownie! No nie! No dobra, muszę mieć jeszcze tylko jeden śnieżny dzień i wrócę do szkoły i nawet odrobię lekcję. Tak, ale tym razem założę się, że Susan i Mary nie dadzą się nabrać na śnieżnego Jilla. Hej, czy aby Jill znowu do was nie macha?
Co on wyprawia? Zdejmuje koszulkę i napina mięśnie? O, ale ma kaloryfer. Johnny Test! Po raz ostatni wywołałeś śnieg! Skoro tak mówicie... Johnny! Ile razy nacisnąłeś ten guzik? Nie wiem, a co? Mija właśnie 30 dzień burzy śnieżnej w Świnioszycach! Dobra, złe jest to, że siedzimy uwięzieni w domu już jakiś miesiąc. A dobre to, że nadal nie muszę odrabiać lekcji. Obiad! Super, umieram z głodu! Proszę bardzo, pieczeń z kurtki. Ponieważ w Świnioszycach zabrakło właśnie jedzenia, dziś na obiad zjemy moją skórzaną kurtkę. Smacznego! Kurtka? Kto by chciał jeść kurtkę? Podasz mi ketchup? Przecież ja rosnę. Potrzebne mi białko, niepochodzące z kurtki. Przecież w sklepach musi być jedzenie. No dobra, przepraszam, że nadużyłem maszynki do śniegu. Ale nie da się wystrzelić z czegoś w powietrze, żeby to odkręcić? Dałoby się, gdyby dach do laboratorium nie zamarzł. A wy, jeźdźcy burzy śnieżnej, kompletnie pozbawiliście prądu nasze miasto. Powstrzymać zagładę mogłoby jedynie coś mocnego, co roztopiłoby ten śnieg, ale co? Wiecie, jak nie można iść w górę, żeby stopić śnieg, to może byśmy zeszli na dół. Do ziemnego świdra! Nareszcie! Przyszedł nasz czas, żeby najechać ziemię! A z naszymi okularami, których nie da się zdjąć, i ze świadomością, że Świnioszyce zasypał na grubo śnieg, nic nas nie zdoła powstrzymać! Nic za nic! No dobra, poddaję się. Znowu ty wygrałeś, płomienistowłosy ziemianinie. Niech ci będzie. A moglibyście nam pomóc? Chcesz pomocy? Pomyślałem, że skoro kontrolujecie ziemię pod ziemią, to moglibyście wypuścić trochę ciepła z wnętrza ziemi i stopić śnieg w Świnioszycach. Byłbym wdzięczny. A co ty niby mógłbyś nam dać, czego my tutaj nie mamy? Mógłby nam pomóc w naszych planach. Co? Weź się nie wygłupiaj! W życiu nie damy ci zawładnąć naszym światem! My! Zawładnąć waszym! Zawładnąć waszym! Ale numer! Mamy ciekawsze pomysły niż zawładnięcie waszym światem! A więc czego chcecie? Chcieliśmy napaść na ziemię, żeby zdobyć trochę czerwonego picia na naszą fiestę! Zgoda! Żołnierze! Otworzyć termalne tunele! Hej, a gdzie popłynie cały śnieg, jak się stopi? To dobre pytanie. Gdzie popłynie cały ten śnieg? O, chyba wiem. Płynie sobie do krecich norek i... Teraz ja potrzebuję od was przysługi. A więc, teraz, gdy cały śnieg stopniał i gdzieś spłynął, ludzie już nie muszą odżywiać się pieczonymi kurtkami, a dzieci powinny zabrać się za odrabianie lekcji, bo jutro znów wracają do szkoły. Hej, fiesta! Możesz trochę przyciszyć? Muszę odrobić lekcję! Właściwie bym mógł, ale to jest mój ulubiony numer! Nie siedź tak, mamy fiestę! Właściwie mogłem to przewidzieć.